Moi drodzy, Tomasz Laskowski, Grom Akademii. Dzisiaj witam Was u siebie na, jak to się mówi, terenie. Głównym celem dzisiaj to jest przedstawienie kilku z elementów, produktów, które otrzymaliśmy z firmy Combat. Głównymi zaletami tej busoli to jest jej bardzo precyzyjna praca. Praca tak na przyrządach, które służą do namierzania. Element określania precyzyjnie klinu, kąta, nachylenia. Stabilna praca, czyli szybka stabilizacja względem kierunku północy i określania parametrów. Jak też sam element wytrzymałości charakterystycznej obudowy, która świadczy nam o tym, że ta busola jest odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia i elementy związane z działaniem w przygodnym terenie, w terenie poprzez od tak zwanego elementu użytkowania cywilnego poprzez użytkowanie typowo bojowe. To jest element wszelkich danych, parametrów, które znajdują się na dęku busoli, związanych z ułatwieniem pracy na elemencie mapy, przeliczenia, wizjer, gdzie poprzez muszkę, szczerbinkę określamy, łapiemy i wyznaczamy konkretny kierunek. To są główne zalety tej busoli, to są główne jej cechy, które jakby przemawiają za tym, aby ją posiadać i użytkować. Co do jej mankamentów, to oczywiście jest taki jeden mały, który może wpłynąć na tak zwaną świadomość i przemyślenie, czy też zabieram Levenhaka AC20, czy powiedzmy busolę tejże firmy, z tym, że o lżejszych parametrach, która będzie w sumie w łącznym użytkowaniu i naszym jakby ekwipunku stanowiła mniejszy ciężar i mniejszą niedogodność. Ale jak powiedziałem, sama busola mega precyzyjna, mega czytelna, stabilna w pracy, bardzo dużo danych, parametrów, które w łącznym działaniu mogą nam ułatwić nawigowanie, przemieszczanie w terenie i poruszanie się w tym terenie względem azymutu i parametrów związanych z odczytywaniem na tej busoli. Tomasz Laskowski, Grom Akademii. Strefa działań survivalowych. Saperka Gerberger w akcji. Bardzo małe poręczne narzędzie, które prawdopodobnie, a na pewno się przydać może każdemu, kto biwakuje, lubi wyprawy, lubi przygodę i przebywa bardzo dużo w terenie tak zwanym przygodnym, naturze, gdzie będzie zabezpieczał swoje bytowanie, swoją bazę i działanie normalnie w takimże terenie. Jeśli chodzi o saperkę, bardzo takim znaczącym elementem i walorem, które to narzędzie posiada, to jest jej gabaryt, wielkość. Saperka jest bardzo poręcznym, małym narzędziem, elementem, rzeczą, która można, powiedzmy, zwyczajnie złożyć bardzo szybko, sprawnie i schować w naszym plecaku, w etui, które jest w składzie tejże saperki. Kolejną rzeczą to jest rzecz, która służyć będzie nam do wbijania. I tutaj mam na myśli jakieś śledzi kołków podczas budowy naszego noclegu, bazy zabezpieczenia podczas pracy związanych z bytowaniem. Następna płaszczyzna, w której saperka może pracować, to jest klasyczna płaszczyzna łopatki i tutaj poprzez zabezpieczenie, które jest gwintem, stabilizujemy naszą saperkę i w tym układzie możemy pracować zwyczajnie, kopiąc jakieś, powiedzmy, palenisko, zabezpieczając nasze pożywienie w elemencie, tworząc tak zwaną chłodziarkę, czy element zabezpieczenia, czy działania naszej lodówki w strukturze ziemi. Będziemy chcieli odprowadzić, powiedzmy, albo wykopać jakieś kanały,
rowy odprowadzające wodę, możemy też wykorzystać funkcjonalność i charakter tego narzędzia, czyli prosta budowa saperki funkcjonalna do prac wszelkich związanych z obozowiskiem. Na pewno Wam się przyda.